Witajcie! Próba numer dwa. Jak to założyć? O, wiesz. Tu przejechałem w tej chwili trzy razy. Albo cztery, nie wiem. Podciągnąłem tutaj na tym. Do góry, trochę się tam kombinacje alpejskie. Ale wydaje się, że jest dobrze ustawiana. Jedziemy. Tak wygląda ten przejazd, widzicie. Trochę za głęboko idzie, jeszcze muszę ją poregulować. Nie mogę tam zawrócić, bo tam jest orane. A to oznacza, że ona jest na tyle ciężka, że przód mi idzie do góry i nie mam jak manewrować. Próbujemy tak o. Powtórka jeszcze raz. Teraz jest za nisko, znaczy talerze przednie nie biorą, bo mnie zaczęło znosić. O, i to zauważyłem, że jak talerze przednie nie biorą, to znaczy, że będzie znosić. Góry. A teraz biorą przednie talerze. Jest ok. Ale potężna jest, kurczę, blade, trzeba uważać na zakrętach. No i wam powiem, że ustawić ją naprawdę dobrze, 60 sobie z nią na luzie poradzi. Także jak myślę. Mieliśmy podobne myśli, powiem wam, bo dużo z was pisało też, że
60 sobie z nią nie poradzi, a ja tutaj widzę często, że 1600 obrotów i ona idzie. Tu źle, bo za nisko. O, i teraz. I ona od razu idzie w bok, jak jest za nisko. Musi wejść na obroty. O. Widzicie? 1600 obrotów i idzie. O, no jest ciężka. Kurczę, kropi. Ja dzisiaj też miałem robić, ale kropiło cały czas. Potem zaczęło lać. No i odpuściłem, no bo jak? O, pyk. I jeszcze jedna rundka. Chyba dobrze. Zobaczymy, jak wystartuje. I tak trzeba będzie jeszcze raz. Znaczy tak przyjadę całe pole, a potem wzdłuż w tą stronę. Tak głęboko. To od razu widać, bo nie chce iść. Zobaczymy teraz. Jeszcze nie. Chyba, że trzeba będzie podnieść ją i wyjechać. Bo czasami takie. Łoty! Dobra, wyszła. Ale sprzęgło, kurde. Niedobrze. O, pyk. Trzeba będzie się zwijać. Zaczyna kropić coraz bardziej. Kurde. Jeszcze za głęboko. O, zobaczymy teraz. Za mało, 1800 jest lepiej. Nie wiem, czy to nie za dużo. Ale drapieżnik tutaj się leci koło mnie, nie boi się.
jeden przejazd i kończę, zanim mnie tu całkiem ta ulewa załatwi. Ustawić dobrze. O, chyba tak będzie. Widzicie, tu trzeba coś innego wymyślić z tym. Jakoś zaznaczyć, albo ja wiem co. Wiecie co jeszcze? Przejadę się na poprzek. Zobaczymy. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. To jest, mówię, to nie jest jeszcze robota. To jest cały czas test, próba. Andrzej, pojadę tak jeden przejazd, zobaczę. Skoczył, za wysoko podniosłem, ale to mówię, bo to się nie da tak. Cofniemy. Może i dobrze. Zobaczymy. Troszkę do góry. O, no i, o, zobaczymy, tak? O.
nie jest to takie łatwe. Niżej trochę, ale kurczę, to jest taki na żywo chyba nudny film będzie. O ty. Dobra, z maszyną trzeba będzie się jeszcze, słuchajcie, poustawiać, dogadać. Bo to inaczej nie da rady. Ale chyba nie jest źle. Nie? Nie. Tu jest zrobione, widzicie, jedna rundka tak, druga na szages, na poprzek. I co z tym teraz można zrobić? Powiem wam, nie, że nie mam pojęcia i nie wiem, czy dobrze robię. Ale w każdym razie, no coś widać. Orka jest niepotrzebna w tym momencie, bo te talerze głęboko biorą na tyle, że orka jest zupełnie, tak mi się wydaje, zbędna. Tylko kwestia ustawienia talerzówy dobrze, nie? Ona wtedy weźmie. Jakby talerzówkę dobrze ustawił, to orać nie trzeba. No, raz tak i będzie dobrze. Także widzicie, takie coś. Może to bronować jeszcze, nie wiem. Tak, ja wiem, ja lubię bronę, bo ona po prostu zawsze tą ciężką, bo ona robi porządek. Szybko się jedzie, jest dobrze. Kolejna sprawa bardzo interesująca dla mnie, to zobaczcie, te wszystkie pniaki, które tutaj były, to tak wyglądają po talerzach, nie? To jest to, pisaliście, że weź najmij kogoś, a ja tutaj przyprowadzałem kogoś, kto by to zrobił i każdy płakał. A tu proszę bardzo, tak wygląda ten płacz. Także po zwykłych talerzach, co dopiero tak w jakimś pługu potężnym. No ale to mniejsza z tym. Mi się wydaje, że to coś z tego będzie, no. Kwestia ustawienia talerzy. Talerzówki, znaczy całej. Bo nie jest to takie proste. Jeszcze muszę pokombinować trochę, jeszcze ją odsunąć tutaj i złapać właściwy poziom maszyny. Ale tutaj to cięgło, to ono zrobi robotę. Ono ustawi tutaj tą maszynę tak jak trzeba, bo nawet teraz jak widzicie, to tu jest wyżej, tam jest niżej. I teraz chodzi o to, że jak ja ją będę opuszczał, pokażę wam jeszcze.
i ona teraz siadła, nie? I teraz jest równo. I chodzi mi o to, żeby ona w tej pozycji została. Żeby się nie zagłębiała i tak dalej, żeby ta była, to wtedy byłoby po prostu wszystko fajnie. Bo jak widać, talerze są zanurzone w glebie około 10, może troszeczkę więcej centymetrów. Ale właśnie tego oczekuję od tej maszyny. No i co, druga sprawa to jak widzicie, z 60 nie ma się co bać. Ona sobie świetnie tutaj da radę z tą maszyną. Bo o ile ona przy 1600 obrotach, jak zejdzie tak głęboko, to ona się dusi, to słychać, że nie ma tej siły. Dlatego mówię, ustawić głębokość, trzymać tej głębokości i ona będzie szła jak złoto. Bo przy 2000 no to szkoda po prostu, żeby ona 2000 obrotów jechać. Ale 1800 jest już fajnie. Natomiast jakby dobrze, mówię jeszcze raz, jak dobrze to ustawić, to 1600 i ona na luzie idzie. Jeden przejazd tutaj nic nie da, dwa przejazdy muszą być. I to wtedy będzie porządek. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.